Znajdziecie tam dwa uwiązane osiołki. Kanał Nie Bajki. Katecheza dla dzieci przedszkolnych. Bo wiara rodzi się ze słuchania. Odcinek 31. Pan Jezus umywa nogi apostołom. Drogie dzieci, Pan Jezus przyszedł na ziemię, aby za nas cierpieć i aby prosić swojego Ojca o przebaczenie za nasze grzechy. Wiedział, że musi umrzeć w dzień Wielkiego Piątku, poprzedniego dnia wieczorem, w dzień Wielkiego Czwartku. Ostatni raz spożył posiłek wraz ze swymi uczniami. Ten ostatni posiłek nazywamy Ostatnią Wieczerzą. Pan Jezus bardzo kochał swoich apostołów. Kiedy kończyli posiłek, Pan Jezus wstał od stołu, obwiązał się prześcieradłem i nalał trochę wody do misy. 12 apostołów patrzyli na siebie ze zdumieniem. Co też Pan Jezus zamierza zrobić? Pan Jezus zaczął umywać im nogi i wycierać je prześcieradłem. Apostołowie byli tak zdumieni, że nie wiedzieli, co robić. Ale kiedy Pan Jezus dotarł do Piotra, ten wykrzyknął: Panie, nie będziesz mi umywał nóg! Dlaczego Piotr i inni apostołowie nie chcieli, aby Pan Jezus umył ich stopy? Ależ dlatego, że sądzili, iż Pan Jezus jest Synem Boga. Jest kimś zbyt wielkim, aby robić takie rzeczy. Mówili sobie: On jest Bogiem, a nie sługą. Ale Pan Jezus powiedział do Piotra: Co ja czynię, ty teraz nie rozumiesz, ale zrozumiesz potem. Następnie Pan Jezus wytłumaczył Piotrowi, że nie będzie mógł pójść do nieba, jeśli nie pozwoli sobie umyć stóp. I oczywiście od razu Piotr pozwolił, aby Pan Jezus umył jego stopy. Powiedział także: Panie, nie tylko stopy, ale i ręce, i głowę. Piotr bardzo kochał Pana Jezusa. Nie chciał Go nigdy zostawić. Chciał pójść razem z Nim do nieba, aby być z Nim już na zawsze. Pan Jezus umywał stopy swoim uczniom, aby im pokazać, że musimy być zawsze gotowi, aby pomagać innym. Pokazał nam również przez to, że nie możemy myśleć, że jesteśmy lepsi od innych, ponieważ Pan Jezus, który jest Bogiem, ukląkł przed swoimi uczniami, aby umyć ich stopy. Pan Jezus uczy nas, że powinniśmy być pokorni. Święta Tereska, uśmiech Matki Bożej. Mała Tereska nieustannie ofiarowywała Panu Jezusowi prezenty, każdego dnia. Kiedy miała 10 lat, była bardzo chora i wszyscy myśleli, że wkrótce umrze. Pewnego dnia czuła się już tak źle, że wszystkie jej siostry uklękły blisko łóżka i prosiły Najświętszą Marię Pannę, aby uleczyła ich chorą siostrzyczkę. Tereska również modliła się w swoim sercu do swojej niebieskiej mamusi. Nagle Teresa podniosła głowę z poduszki i popatrzyła w stronę figurki Matki Bożej, która znajdowała się bardzo blisko łóżka. Jej serce było wypełnione radością, ponieważ zamiast figurki teraz widziała samą Matkę Bożą. Była taka piękna! Patrzyła na Tereskę i uśmiechała się. Od tego momentu Tereska zaczynała czuć się coraz lepiej. Im Tereska była starsza, tym bardziej kochała dobrego Boga. Każdego dnia ofiarowywała Mu tyle prezentów, że już nawet nie liczyła. Pewnego dnia powiedziała do swojej siostry Celiny: Robię wszystko dla Pana Boga. Ofiarowuję Mu rzeczy, których nie lubię robić i te, które bardzo lubię. Na przykład zbieranie muszelek lub zabawę z naszymi kuzynkami. Ale teraz pomyślała, że może zrobić coś więcej dla Pana Boga.
oddać się mu całkowicie. Tereska bardzo kochała swoją rodzinę i swój dom, ale Pana Boga kochała bardziej niż to wszystko. Dlatego wstąpiła do klasztoru, jak święty Bernard, aby stać się siostrą zakonną, kiedy miała zaledwie 15 lat. Wiedziała, że tam będzie mogła jeszcze bardziej kochać Pana Boga. Tereska była bardzo szczęśliwa w zakonie. Stała się świętą, ponieważ robiła wszystko, nawet nakrywanie stołu czy wyrywanie chwastów, najlepiej jak tylko potrafiła. Wszystko dla Pana Boga. Robiła wszystkie najmniejsze rzeczy dla Pana Jezusa. Z tak wielką miłością, że bardzo szybko stała się wielką świętą. Tereska myślała o dobrym Bogu cały czas. Nie mogła już doczekać się, aby pójść do nieba i być z Nim już na zawsze. I tak oto Pan Bóg przyszedł po nią dość szybko. Tereska miała zaledwie 24 lata, kiedy zachorowała i umarła. Ostatnie słowa, jakie wypowiedziała, to: „Mój Boże, kocham Cię”. Święta Tereska zaczęła stawać się świętą, kiedy była jeszcze bardzo mała. Drogie dzieci, nie zapominajcie, każdy chłopiec i każda dziewczynka może ją naśladować, zaczynając od teraz być świętym. Proście świętą Tereskę, aby wam w tym pomagała. Ona wam pokaże, jak kochać Pana Boga z całego serca, w jaki sposób nieustannie sprawiać Mu radość. Ona nauczy was, jak stać się wielkim świętym. Pytania do poprzednich kateches. Co zrobił Pan Jezus, aby pokazać, że On naprawdę jest Bogiem? Czym jest cud? Co to jest niebo? Co to jest piekło? Co możemy zrobić dla tych, którzy znajdują się w czyśćcu? Dlaczego Pan Jezus przyszedł na ziemię? Pytania do katechezy 31. Kiedy Pan Jezus spożył ostatni posiłek? Z kim? Co zrobił Pan Jezus na zakończenie posiłku? Co zrobił Piotr, kiedy Pan Jezus zbliżył się do niego? Dlaczego on i inni apostołowie nie chcieli, aby Pan Jezus umył im stopy? Co Pan Jezus powiedział do Piotra? Co Piotr odpowiedział? Dlaczego? Dlaczego Pan Jezus chciał umyć stopy swoim uczniom? Czego Pan Jezus uczy nas w ten sposób? Co przydarzyło się świętej Teresce, kiedy miała 10 lat? Kogo prosiły siostry małej Tereski, aby wyzdrowiała? Co stało się w tym samym momencie? Czy Tereska, w miarę jak dorastała, coraz bardziej kochała Pana Boga?
co powiedziała do swojej siostry Celinki. Jaki najlepszy prezent Tereska ofiarowała Panu Bogu? Co zrobiła, mając zaledwie 15 lat? Czy ona była szczęśliwa w klasztorze? Czy święta Tereska chciała iść do nieba, aby być tam już na zawsze blisko Pana Boga? Czy Pan Bóg przyszedł po nią szybko? Kiedy Teresa zaczynała stawać się świętą? W jaki sposób możecie naśladować świętą Teresę? Świetnie! Zadanie. Narysuj dzisiaj siebie jako wielkiego świętego.